Jacek, no to jest niesamowite. No zobaczcie, ty nie wyglądasz na gwiazdę, Jacek, przepraszam. Bo ja nie jestem gwiazdą. Ty wyglądasz na chłopczyka studenta, takiego z lutownicą, co ty tam lubi. No tak! Tak, 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 no właśnie. To. Ale piątkowego studenta. Nie, ale tak. Nie, ty wyglądasz, Jacek, słowo honoru, mam do ciebie dużo szacunku, bo ty wyglądasz jak taki uczeń zakonu, taki przypadkowy gdzieś tak, o, ich troje. Ale o tej lutownicy to masz rację, ja pamiętam, jak sobie studio robiłem sam, to sam sobie wszystkie kable lutowałem, gdzie, pamiętam, Andrzej Puczyński siedział, nie, to pierwszy raz w życiu widzę kompozytora, który sprzedał ponad milion egzemplarzy jednej płyty, który sobie sam te kable lutuje. A no to jakby cię żona podprosiła, zlutuj mi wibrator, bo nie chodzi, też byś dał radę? Robię to. Robisz wibratory? Boże, kocham go! Teraz dostałem takie zamówienie na wibrator, który będzie na telefon komórkowy uruchamiany. Także jak jestem tutaj, to mogę SMS-ika tam. Naprawdę? Ona mówi tak, Jacku, tęsknię, zadzwoń do mnie. Nie, ona wysyła SMS-y. Już przestań. Ty jesteś lepszy niż wiśnia. On nie, ale wiesz, takiego, tak, możesz mu coś takiego sprzedać? Mogę. Zrobię dwa. Dobra. Ty naprawdę robisz? Chcesz taki wibrator? Tak, bardzo. Chłopaki, chcecie pojechać? Kurde, firmę otwieram. Wibratory, Jacek Łąba. Ty naprawdę masz fach w rękach, człowieku. No. Ty naprawdę potrafisz robić coś takiego, że, nie wiem, do mnie ktoś dzwoni, ja mam tutaj i on mi tak... Można zrobić. Dasz mi swój numer? Dam. Zadzwonię do ciebie. Dobrze. To sobie też zamówię. XXL.